Czuwaj. Witam po nowym roku w następnym odcinku. Za mną są drzewa, które są oznaczone flamastrem, co oznacza, że są gotowe do wycinki. I prawdopodobnie w przyszłości one tu za mną znikną. Ale czy to znaczy, że ja je mogę wyciąć? No oczywiście, że ich nie mogę wyciąć. Muszą to zrobić specjalne osoby, na przykład no, leśniczy. Mówię to, ponieważ w dzisiejszym odcinku przybliżymy się bardziej temu, jakiego drewna powinniśmy używać do budowy naszego szałasu. Zapraszam do oglądania. Sam odcinek jest w dużej mierze powiązany z odcinkiem, którego nagrałem jakiś czas temu, a mianowicie poradnikiem, w jakim miejscu najlepiej budować bazę. Generalnie jesteśmy sobie w jakimś takim przykładowym lesie. Jest to prawdopodobnie las, jak się nie mylę, bukowy. Drzewa są w miarę młode, jak widać, bo są one również dosyć chude. Często buki też są bardzo przerośnięte, ale nie w tym przypadku. Generalnie budując szałas, właśnie też to jest uwzględnione pod względem tego, w jakim miejscu go budujemy, ale nie o tym dzisiaj powiemy. Jeżeli chcecie sobie zbudować szałas, ważne jest chyba, wydaje mi się, oczywistym faktem, takim wspólnym dla rodzajów drewna, że powinny być to nie spróchniałe. Jak możecie zobaczyć, ten jest stosunkowo spróchniały i chyba nie muszę mówić, że takie coś się raczej nie nadaje. Chyba, że nie jest jakoś super spróchniały, ale generalnie rzecz biorąc powinno być to drewno w miarę świeże. Survival nie polega na tym, żebyśmy drzewa wycinali, ponieważ jest to przede wszystkim nielegalne, żeby zbierać drewna już powalone. Pójdziemy sobie trochę dalej i pokażę wam, czego można byłoby zrobić dobry szałas. Chodzę sobie tutaj tak i już napotkałem kilka rodzajów drewna. Sosny, brzozy, chyba buki, chociaż kurczę, też nie jestem znawcą drewna, tak naprawdę znam tylko te dwa rodzaje, tak najbardziej. Przykładowo z takiego czegoś chyba się nie muszę tłumaczyć, że nie warto robić pod wpływem, no może nie jest aż tak spróchniałe, ale generalnie trochę bym pokopał w to. O, już się połamało. Warto pamiętać o tym, żeby nie robić bazy szałasu z drewna spróchniałego. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak nie szukać spróchniałego drewna, to też oczywiście zależy od tego, jakiego drewna chcecie poszukiwać. Sosnowe, bardzo możliwe, że będzie spróchniałe, nawet jeżeli jeszcze stoi. Sosna ma bardzo grubą warstwę kory, przez którą różne robaki mogą się łatwo wgryźć. Jeśli chodzi o drewno brzozowe, również mogliście zobaczyć, że pierwszy lepszy napotkany patyk jest prawdopodobnie spróchniały. Kurczę. Tym kawałkiem nie ma aż tak źle, ale mogłoby być lepiej. Żebyście to lepiej zrozumieli, pokażę wam na takim przykładzie. Jeśli się przyjrzycie, zobaczycie, że jest to drewno bardzo spróchniałe. Chociaż bardzo, może nie, ale założę się, że gdybym kopnął w to drewno, to się ono przepołowi. Tak na marginesie dodam, że jest to drewno sosnowe. Drewno nie nadaje się do budowy szałasu. Idąc sobie przez las, zauważyłem jeszcze jedno drzewo. Prawdopodobnie jest to modrzew. Ma inne igły, dużo mniejsze. Widać, że to coś innego. Ale jest to drewno generalnie dosyć zbliżone do sosny, więc nie będziemy go jakoś szczegółowo omawiać. Chciałbym sobie przeprowadzić pewnego rodzaju test. Wytniemy sobie taki kawałek, chyba to jest sosnowe drewno. Jest to już troszeczkę lepsze drewno. Nie będę ukrywał, jest tutaj jeszcze trochę spróchniałego, ale jest on już dosyć zdecydowanie lepszy, więc prawdopodobnie mi on wystarczy. Wytniemy sobie jakieś takiej długości, powiedzmy, ile to jest? Niecały metr kawałek. I przetestujemy, jak drewno jest ciężkie, bo to również jest dosyć istotne.
Trochę mi zajęło szukanie chociaż takiego kawałka drewna brzozowego i fajne jest to, że trafiłem na niespróchniały, na dobry. Generalnie, jakby tak mówiąc o parametrach, bo jak już chodzę tak do tej baz i tak dalej do lasu i wycinam te głupie kawałki, już wiem mniej więcej o czym mówię. Mianowicie warto podkreślić, że drewno brzozowe jest słabsze od sosnowego, ale nie zawsze. Przykładowo wycinając taki kawałek, który no jest troszeczkę cięższy od tego brzozowego, ale znów nie są to jakieś wielkie różnice i szczerze mówiąc, mimo tego, że ten jest dużo grubszy, to jest minimalnie cięższy od tego tutaj, a jest nawet ten trochę mniejszy. W efekcie czego wychodzi nam taki wynik, że drewno brzozowe jest cięższe. Więc 1-0 dla sosny. Co szybciej próchnieje i co w ogóle łatwiej próchnieje, jest to oczywiście drewno sosnowe, więc idź. Generalnie, jeśli chodzi o drewno brzozowe, jest ono o tyle lepsze. Ma ono oczywiście korę, wiadomo jaką. Ona też jest bardzo korzystna na robienie ognisk jako pierwsze paliwo, więc jest tutaj również punkt, czego w korze z sosny można pewnie zrobić, ale trzeba byłoby mieć albo mocniejszą zapalniczkę, albo mocniejsze krzesiwo, ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś sosnowym to drewno mniej próchniejące. Wiem to z własnego doświadczenia, nawet idąc lasem tutaj widzę, może nie widzę kawałków brzozowego, ale tam za mną w oddali, bo tam też szukałem jeszcze bardziej w głąb lasu, przede mną tam jest droga, nie tak daleko, właśnie napotkałem drewno brzozowe i tak sobie postupałem nogą i jak się okazało, drewno brzozowe przeważnie, może tak z kilka patyków potuptałem, nie były one nawet tknięte. Były może i wycięte, prawdopodobnie przez jakiś wcześniej leśników, ale widać, że jest to drewno w miarę świeże. Czy jest to drewno lepsze? Nie powiedziałbym. Zależy. Tak jak wcześniej wspominałem, drewno brzozowe jest cięższe generalnie od drewna sosnowego. Kolejny minus, jaki się tyczy z drewnem brzozowym, jest taki, że jest ono po prostu gorsze jakościowo. Jest one bardziej kruche. Brzozowe jest bardziej takie miejscami łamliwe. Jest w ogóle takie bardziej giętkie, mi się wydaje. Samo drewno brzozowe nie dość, że jest, tak jak wcześniej wspominałem, cięższe od sosnowego. Tak jest ono w pewien sposób, jak przed chwilą wspominałem, również mniej wytrzymałe, ale to oczywiście zależy, ponieważ przykładowo taki kawałek sosny, jaki teraz tutaj mam, jest stosunkowo bardziej niepodatnym na różnego rodzaju warunki. Przykładowo jest dwa kawałki drewna są mokre. W przypadku tego brzozowego aż tego tak nie czuć, ponieważ brzoza ma bardzo ciekawą korę, ponieważ ona dużo mniej przepuszcza wody i to czuć nawet na tym tutaj czubku, że nie jest to takie super mokre drewno. Czy to znaczy, że drewno sosnowe czy brzozowe jest lepsze? Które bym wybrał? Ja osobiście wolę chyba drewno sosnowe, aczkolwiek takie również jest potrzebne. Najlepiej oczywiście mieć bazę w lesie mieszanym, żeby mieć do tego i tego dostęp, a nie takim jak tutaj jestem, bo jest to generalnie las sosnowy, jest tutaj trochę modrzewia, może nawet widać. Aczkolwiek lepiej wybierać lasy z dosyć różnorodnym drewnem. Czyli jeszcze raz, podsumowując. Drewno brzozowe jest lżejsze, drewno brzozowe jest cięższe, ma lepszą korę, ale jest generalnie, jeśli chodzi o drewno, trochę gorszej jakości. Jeśli chodzi zaś o drewno sosnowe, jest ono, nie w tym przypadku, ale generalnie jest ono lżejsze. Jego kora jest gorszej jakości. Kiedy pada deszcz, dosyć traci na jakości. Ale samo w sobie drewno jest, czego również nie wspomniałem, jest również dosyć kruchym drewnem. Łatwo się je łamie stopą. Fakt, który drewno jest lepsze, jest troszeczkę oceną subiektywną i te drewno może być dobre, ale generalnie drewno brzozowe wykorzystywać moim zdaniem lepiej w mniejszych budowlach, nie generalnie budowanie szałasu, ponieważ stare drewno i te po prostu trzeba będzie wymienić, ale w przypadku drewna brzozowego będzie to znacznie krótszy czas.
czuwaj. Witam w następnym odcinku. Ponad rok nie było odcinka typu Q&A, ani takiego pogadankowego, który by był w 100% pogadankowy, więc wreszcie taki nagrywam. Ostatnio nagrywałem go chyba jeszcze w 2022, więc przydałoby się, żeby taki nagrać. Jest. Ja to nagrywam w sobotę, jeszcze przed nowym rokiem, pewnie to się pojawi po nowym roku. Fajnie sobie dzień ułożyłem, właśnie sobie poszedłem na spacerek sobie poszedłem i później pewnie będę robił jakieś inne rzeczy, jak przyjdę. Nie chce mi się nawet grać jakoś super, robię coś innego. Może jeszcze dzisiaj pójdę do bazy, ale nie obiecuję, to by był od razu odcinek na zapas. Jeśli chodzi natomiast o odcinki z bazy, przed samym Q&A chciałbym powiedzieć jedną dosyć ważną rzecz. Mianowicie wprowadzam na kanał taką, można powiedzieć, nową eulę. O co chodzi? Od teraz postanowiłem, że odcinki z bazy będą się pojawiały zawsze na koniec miesiąca. Robię to po to, żeby większa ilość widzów wiedziała mniej więcej, szczególnie jak ogląda ten film, żeby wiedziała, że zawsze na koniec miesiąca, tam obojętnie w którym dniu, powiedzmy, że na przykład wlepiam film 20, może sobie tak, wlepiam film 20, powiedzmy, stycznia i jest to ostatni odcinek. Zapewniam i już później nie planuję na dany miesiąc filmu. Co się będzie natomiast pojawiało w trakcie całego miesiąca, nie licząc końca? No, generalnie mam w planach nagrać parę poradników. Jeszcze nie mam za bardzo pomysłu, ale na pewno się znajdzie. Będę się też starał, żeby nie były to zbyt z dupy pomysły. Ostatni poradnik, który nagrałem, i ciekawostka, jest to w tym samym miejscu. Jest to dosyć blisko mojego domu, więc sobie na takie pozwoliłem lekkie nagrywki. Żeby po prostu tak jakby was przyzwyczaić do tego, że w pewnym momencie miesiąca jest ten film, w innym jest jeszcze inny, a na końcu jest odcinek z bazy. Żeby po prostu był taki, można powiedzieć, harmonogram, bo zawsze wrzucałem filmy troszeczkę tak na odpierdol, ale generalnie wydaje mi się, że powinniście się do tego przyzwyczaić. Chyba to tyle, jeśli chodzi o teraz wrzucanie filmów, więc odcinek z bazy będzie się pojawiał co miesiąc. Taki, będę się też starał, żeby nie były to zbyt krótkie odcinki, takie powiedzmy pół godziny max, może nawet jeszcze trochę dłużej. Jest to max, a zarazem minimum, ponieważ nie chciałbym zbyt krótkich, chciałbym jak najwięcej rzeczy zmieścić w jednym filmie. Przejdziemy sobie teraz do Q&A. Zadaliście mi parę pytań na IG, więc chciałbym na nie odpowiedzieć. I są to... było trochę więcej pytań, ale parę pytań się powtarzało. Niektóre były trochę takie jałowe i na nie po prostu odpowiadałem tam. A na takie bardziej ciekawsze odpowiadałem po prostu... Będę tutaj odpowiadał. A zacznijmy od właśnie takiego typowego jałowego pytania. Co robię? No właśnie w tym momencie sobie chodzę po lesie samemu. Sobie nagrywam dla was film. Jakbyś się pytał, co później będę robił. Może sobie dzisiaj jakąś książkę poczytam, może coś, może tamto, siamto. Generalnie się teraz nie nudzę. Mam dosyć spory kawałek do przejścia, taką sobie trasę, można powiedzieć, wyznaczyłem. O, widzę w oddali jakieś auto, chyba na chwilę przerwie nagry, ale nie, to jeszcze daleko, to tam mogę mówić. Kolejne pytanie. Może zaczniemy tak trochę z grubej rury, a mianowicie, co sądzisz o tym, że PO będzie górą? Generalnie właśnie słuchacie osoby, która na temat polityki ma bardzo małe pojęcie. A w sumie nie jest to za dobre. Uważam, że ludzie w naszym wieku powinni się edukować, bo później dochodzi do takiego czegoś, że tylko się im naciska, na co mają głosować. Oni nie wiedzą, o co chodzi. No i głosują, te głosy tak naprawdę idą w kubeł. Bo są one po prostu bezwartościowe w ogóle. Ponieważ nie są to świadome decyzje, a po prostu takie pod presją ludzie też pewnie głosują na niektóre rzeczy. Trochę się zastanawiam, kto na nich głosował w ogóle, ale git. Jak ktoś na nich głosował, to po prostu git i tyle. Co sądzę o tym, że Polska górą? Generalnie mnie się wydaje, że się dużo nie zmieni. Poza tym, że może będzie trochę bardziej kolorowo na ulicach, ale w sumie
Ja generalnie mam bardzo takie lewicowe poglądy na życie, że rób co chcesz, ubieraj się jak chcesz, ale no innym też nie przeszkadzaj i takie właśnie mam podejście. Generalnie wydaje mi się, że niedużo się zmieni, a praktycznie prawie nic się nie zmieni. Ludzie po prostu mówią, że PO jest gorsze, drudzy się wiecie i się tak kąsają, a tak naprawdę ja jestem tym trzecim typem, który po prostu ma to w dupie, bo tak jak na przykład PiS, powiedzmy pod pewnymi względami, których na pewno nawet nie znam, gryz nas powiedzmy w szyję, to teraz przestanie, no bo nie rządzi, a PiS na przykład będzie nas gryzł w nogę. Chodzi o to, że po prostu problem znajdą gdzieś indziej. Powiedziałem, że lewicowe moje lewicowe podejście. Właśnie ten fakt, że nie przeszkadzaj innym, nie jest za bardzo, powiedziałbym, lewicowy, ponieważ ja nawet odnoszę wrażenie, nie tyle, że uważam, iż ta cała sekta tych LGBT-owców, to kurde, oni nawet nie chcą nam dać tego szacunku, nie? Oczekują od nas, ale nie chcą nam go dać. Kolejne pytanie, czy miałem kiedyś jakieś problemy? To pytanie jest takie ogólne i nie wiem, jak na nie za bardzo odpowiedzieć, ale jeśli chodzi o kanał, czy miałem kiedyś jakieś problemy związane z kanałem, to tak. Mianowicie jakieś już rocznikowo, za chwilę 3 lata temu, jak jeszcze nagrywaliśmy w większości osób, to był prawdopodobnie film z Piotrkiem, z Bartkiem i z Karolem. Nagraliśmy film o tym, że musieliśmy rozwalić naszą bazę, bo mieliśmy problemy z policją. Generalnie, no tak powiem, może w skrócie, bo pewnie jest to jakiś widz, który nie do końca jest w temacie, może jest nowszy. Robiliśmy ziemiankę niedaleko toru. W ogóle nasze miejsce na bazy było generalnie git, ale z tego, że było blisko drogi, to już git nie było. Chodzi o to, że po prostu dużo było materiałów, nie to co tutaj, bo ja już teraz tutaj patrzę, że to miejsce byłoby raczej słabe, w ogóle drzewa do wycinki i mieliśmy fajne miejsce, niedaleko nawet strumyk i to taki dość duży strumyk, bym powiedział, ale generalnie właśnie się też dowiedzieliśmy, że od praktycznie początku, od kiedy zaczęliśmy robić tę bazę, monitorowali, bardziej tak nas obserwowali właśnie Straż Leśna. I jak robiliśmy ten nasz słynny szałas, który kurde był przepiękny, nie zapomnę go nigdy, na który był ciepnięty dywan i były nawet drzwi takie prowizoryczne, to powiedzieli, że z tym nawet nie mieli problemu, że to nawet było ciekawe i że jak ktoś sobie tam takie coś zbudował, to było generalnie git. Tylko problem był taki, że oni podejrzewali, iż tutaj może się ukrywać jakiś, nie wiem, jakiś po prostu debil, no w skrócie. Nie będę nawet tutaj już walił żadnymi epitetami i tak dalej, ale kiedy zauważyli, że ktoś tu zaczyna robić ziemiankę, to już zaczęli interweniować, no bo generalnie rzecz biorąc, no może też wtedy nie wiedzieliśmy, nawet już sam nie wiem, nie pamiętam tego dokładnie. Było to tak, że po prostu nie można było robić w ogóle dołu w lesie państwowym, no i a ten dół już był dość duży, więc oni wpadli na pomysł, żeby ten dywan, który tam cieplęliśmy na szałas i tam, nie wiem, jakieś w ogóle plastiki, to po prostu zakopać wszystko, a w ogóle całą ziemiankę zakopać. I powiedzieli, że mieliśmy farta, że trafiliśmy na takich miłych policjantów, bo powiedzieli, że w normalnych warunkach to byśmy już do sądu trafili, no, znaczy, no wiadomo za co. Za niszczenie ściółki. Ktoś tam się w ogóle u nas w bazie nieźle popisał, bo zrywał korę. Myśmy, nie wiem nawet kto, ale generalnie ja tam nic takiego nie robiłem, pamiętam. No, nie chcę być konfidentem, to jest jakimś, nie będę mówił, ale jedna osoba zrywała korę. I myśmy mówili, no, Karol mówił, że a później co powiesz, że co, wilki zerwały, czy coś takiego, nie? No i jeszcze tam niszczenie ściółki trochę, chociaż no, żeby tam jakoś ten szałas, żeby tam do niego woda nie wlatywała, no to musieliśmy jakoś to zrobić, więc to tam w jakiś sposób jeszcze chyba mogli zrozumieć, ale no, zrywanie kory już nie było, tak samo wycinanie jakichś mniejszych drzew, chyba nawet moja zasługa, ale to sorry za to. Więc generalnie były tam jakieś problemy, jeszcze w sumie były jedne problemy, mianowicie rok temu, jak mieliśmy bazę taką przy tym, przy
tym stawiku, mini stawiku, tą taką szopkę jakby, no to się okazało, że to jest prywatne. I w ogóle pani, która wtedy przyjechała, nie była zbyt wyrozumiała, nie chciała w ogóle mnie słuchać, ale też nawet nie na samą panią byłem wkurwiony, bo mnie nie chciała słuchać, a bardziej na Karola i na Bartka, bo mnie wystawili. Za późno się skapłem, że do mnie napisali, żebym stamtąd uciekał, bo ktoś tam przyjedzie, no i przyjechał. I później było wielkie zdziwienie. Ja chciałem pani po dobroci wytłumaczyć, że... Bo mi powiedziała, że co, nie widzicie, że tu przed polem jest płot? Chyba pastuch. No a ja powiedziałem takie, że widzę, tylko ja myślałem, że ten płot oddziela właśnie. To się może wydawać głupie trochę, bo raczej niczyje by to nie było, ale no wszystko jest możliwe. I też właśnie wtedy tak pomyśleliśmy. Szczególnie, że tam nie było nic. A powiedziała, że to jest teren prywatny i że nie widzicie... że nie widzicie żadnego... Albo właśnie się zastanawiam, czy tam była jakaś tabliczka. Właśnie chyba z tego względu, że tam nie było tabliczki, też chyba tam wchodziliśmy. No to mówię, no to co jest tutaj brama otwarta? To sobie, kurde, każdy tutaj może wjechać, nie? A szczególnie zwracając uwagę na fakt, że tam brama była. Więc w skrócie mówiąc, mieliśmy jakieś tam problemy, ale były one generalnie takie... No ten z policją, ten co był 3 lata temu prawie, to był chyba taki, to była taka większa drama. Kolejne pytanie. Kiedy nagramy z sobą Maroniowe Góry? Generalnie nie wiem, czy w ogóle że ja w ogóle będę jeszcze nagrywał takie materiały, takie luźne. Mi się wydaje, że raczej trochę to pod profesjonalizm pójdzie. Zobaczę. Nie wiem, czy mi się z nim chce nagrywać. Mam takie dziwne przeczucie, że jak tylko z nim nagram ten film, to on będzie po prostu nudny. Więc chciałbym jeszcze kogoś dorzucić, ale no nie mam kogo. Więc to czy... To taka brama? Czekajcie, kurde, gdzie ja pokazuję? Ej, ogłupiałem, gdzie to jest? A, tutaj. To pierwszy raz to widzę, nie wiedziałem, że to takie coś jest. Nieważne. Generalnie... Nie, bo nigdy tego potu tutaj nie widziałem. Chyba nie zwróciłem uwagi. Generalnie rzecz biorąc, słyszałem też, że w tamtym miejscu tam nie ma za dużo, ale no taki odcinek można w sumie trochę taki nagrać. Nie wiem, musiałbym z kimś to robić, bo na obecny moment wygląda to tak, że nagram to i to będzie po prostu nudny odcinek. Jakby ktoś jeszcze tam był, albo nawet z 2 osoby jeszcze, to kurde, to by się z tego fajny film zrobił, ale zobaczę. Przedostatnie pytanie. Czy nie myślałeś, żeby nagrywać na TikToku? I powiem przecząco, nie myślałem, nie lubię TikToka, szczerze mówiąc, nawet nie samego TikToka, bo to jest trochę takie wrzucanie wszystkiego, co jest na TikToku, do jednego wora. Nie lubię algorytmu TikToka, jest on zjebany, po prostu jest zjebany i go nie lubię. Dlaczego go nie lubię? Dlatego, że nie podsyła widzom to, co wartościowe, tylko to, co się sprzedaje, co jest niestety bardzo złym założeniem, bo no, TikTok się utwierdza w przekonaniu, że coś, co się sprzedaje, jest dobre. Ale prawda jest taka, może kiedyś tak było, nie wiem nawet kiedy, nie pamiętam też wszystkich czasów, ale wydaje mi się, że jest takie 8 lat temu, jak coś się sprzedawało, to mogło być to dobre. Na obecny moment... O, dobra, dokończając pytanie, bo musiałem uchwycić sarny chyba, jak się nie mylę. Jakbym prawdopodobnie założył konto na TikToku, to by nawet tego nie podsyłali. Znaczy, podsyłali chodzi mi, że TikTok by nawet nie promował tego. W pewien sposób mogłoby to wypalić, ale musiałbym się podporządkować pod standardy, czego nie chcę robić. Po prostu ja, jako człowiek, który szanuje u siebie widzów, woli mieć 20 widzów, którzy napiszą komentarz, niż mieć kilkuset pierdyliony widzów, którzy jeszcze cię będą za takie coś obrażać, że w ogóle sobie nagrywasz. No ludzie są różni, no to jest nieuniknione, że ktoś cię będzie i tak hejtował. No to widzicie, ja jestem po prostu osobą, która patrzy na jakość, nie ilość, i też to powoduje, że ja jakoś super nie patrzę na zasięgi. Jak dużo osób obejrzy film, no to jest git, bo to w sumie z jednej strony też nawet lepiej, bo jak
nagram film, który zrobi dużo wyświetleń, to też jest szansa, że się znajdą osoby, które te wyświetlenia, przepraszam, będą pisały komentarz. I też właśnie jest to moim zdaniem troszeczkę, no tak jak powiedziałem, dziwne. Też jeszcze jedna kwestia co do nagrywania na TikToku jest taka, że chciałbym się rozpromować u community, które się zajmuje tym, co ja. Jest to dosyć trudne, żeby, wiecie, ludzie, którzy piszą komentarz, mieli punkt odniesienia. I teraz nie będę nawet hejtował tych wszystkich ludzi komentujących, bo to nie o to chodzi, tylko, wiecie, jak ja na przykład nagrałbym jakiś film, który zrobiłby miliony i pierwszy komentarz to by było coś typu, o, bo se hop chodzi do lasu i myśli, że coś tam osiągnie, to dla mnie to... Co mi z takiego widza? Nie życzy mi nawet dobrze, nawet wręcz przeciwnie. Chcę, żebym się, nie wiem, chyba skulał. Po prostu to tak nie działa. TikTok to raczej nie, chyba że zmienią eulę TikToka, to może się przekonam. Chyba że bym mógł, no, nie, nic mi nie broni, żeby spróbować, ale jak już TikToka kiedyś pobrałem, teraz nie mam. Chyba tak zostanie. Tak jak mówiłem, będę głośno, to sobie jelonki pójdą i ich nie ma. A dokończając pytanie, bo to nie jest jeszcze koniec pytania, bo ta sama osoba, oczywiście pozdrawiam, napisała drugą część. A jak nie na TikToku, tak jakby przewidywała, że nie będę chciał, to chociaż shorty nagrywaj. I powiem, tu już nie jestem taki obojętny, nie znam standardów YouTube'a z kolei. Wydaje mi się, że jest podobnie, ale jak już nagrywam na jednej platformie, jak już mam nagrywać na jednej platformie, to już bardziej to widzę. Może. Po prostu może coś z tego będzie. I powiem, może nawet zrobiłbym takiego typu film, short. Nigdy nie nagrywałem. Ale z drugiej strony, kurde, trudno będzie, jakbym miał na przykład zrobić film z bazy, który jest shortem. Jakby to miało wyglądać? Nie mógłbym w ogóle nic gadać, a nie wiem, ile tam short może trwać. Właśnie tutaj TikTok ma przewagę, jeśli chodzi o shorty, a TikToka, że na TikToku film chyba może trwać nawet 5 minut, a na shortach, no kurde, krótko, bo tylko chyba, jak się nie mylę, minuta? No to jest mało, nie? Nie wiem za bardzo, jaki film, jakbym musiał ten film nagrać, żeby on się w tej minucie zmieścił, wiesz? Wydaje mi się, że pomysł jest generalnie git, ale już jak bardziej chodzi o TikToka, że na TikToku mi się eula nie podoba. Szansa, że nagram i tu cokolwiek jest bardzo mała. I chyba tak zakończę pytanie. Mam nadzieję, że ten pogadankowy odcinek się wam spodobał. Z mojej strony byłoby to już chyba wszystko, ale jeszcze powiem jedną, a właściwie dwie rzeczy. Tak podsumowując w skrócie. Nowa mini eula wprowadzona, nowa mini zmiana, mianowicie zawsze filmy z bazy pod koniec miesiąca. W trakcie całego miesiąca jakieś poradniki, może eksplory, jak mi się uda kogoś ogarnąć. Oraz może nawet Q&A, jak będziecie zadawali dużo pytań. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to fakt, że chciałbym co prawda za miesiąc są dopiero ferie, ale chciałbym zrobić jakiś mini maraton z tej okazji, gdzie będą się częściej pojawiały filmy. Co prawda Flora nie dopisuje może, ale wydaje mi się, że i tak coś z tego może wyjść i może też w tamtym okresie uda mi się pod koniec miesiąca nagrać nawet parę filmów z bazy, nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak więc dziękuję was za oglądanie. Jeśli ten odcinek pogadankowy się podobał, zostaw łapkę w górę, subuj, pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach pogadankowych z bazy, poradnikach i tak dalej. Na razie, pa pa.